Dodatkowe lektury obowiązkowe, oczywiście moja propozycja. Tutaj dałam specjalnie takie zdjęcie, nie właśnie jakieś takie, przepraszam za wyrażenie zapyziałej biotaki, ale właśnie takie z miejscem na oddech, na to, żeby było coś takiego życiowego, nowoczesnego dla uczniów. Mają być właśnie ciekawe, przede wszystkim ciekawe, aby nie zniechęcić do czytania i fajnie, gdyby dotyczyło rozwoju osobistego. I teraz słuchajcie. Rzeczy, które mnie najbardziej cieszy, czyli właśnie te dodatkowe lektury. Dzień, w którym nauczyłam się żyć. Książka genialna. I teraz poproszę Agnieszkę, jakbyś mogła pokazać materiał, ten w PDF-ie, ten pierwszy. O. Słuchajcie, tutaj gdzie mnie są, więc ja nie będę was tam zamęczać. To jest lektura, którą polecam dla starszych, czyli już liceum. No chyba, że jest jakaś taka klasa fajnie dojrzała, 7-8 klasa, myślę, że też spokojnie. Ja tutaj wam w tym PDF-ie wytłuszczyłam wszystko, co... Znaczy wszystko. Nie wszystko na pewno. Ale motywy, problemy... czekajcie, bo ja teraz bym sobie to wcześniej, poprzednio. Problemy, które możemy, o których możemy tutaj mówić. Przemijanie, koło pragnień, nienasycenie, konsumpcjonizm, eliminacja jako sposób na pełniejsze życie, iluzja życia, reklama i wpływ, wdzięczność, znaczenie relacji, ślepe uleganie modzie. Czyli problemy, które są aktualnie ważne dla współczesnej młodzieży. I tutaj, słuchajcie, przygotowałam scenariusz lekcji, już w ogóle gotowy jest. Na przykład jest ćwiczenie do samokontroli. Znajduje się tutaj też taki test na samokontrolę. Magiczne koło niespełnionych pragnień. Tutaj mamy też konsumpcjonizm, oprogramowanie ludzkiego umysłu, ślepa moda. Tutaj też znajduje się fragment książeczki Maxa Lucado. Praktyka wdzięczności, jak możemy to robić w swojej wdzięczności, czyli już też o to, o czym wspominałam. Też polecam tutaj pewien film, który można to uzupełnić, eksperyment społeczny i reportaż. No powiem wam, że zadowolona jestem z tego pomysłu, w który wpadłam. Nie chodzi o to, żeby jakoś reklamować, ale chciałabym, żebyście to wykorzystali, bo ja na razie nie mam takiej możliwości, jeszcze jestem na urlopie, a myślę, że fajne byłoby to doświadczenie. To jest taka propozycja pewnego takiego społecznego badania. No myślę, że to byłoby ciekawe. Dobrze. To jest, jeżeli chodzi o tę lekturę, porządkuje życie, powiem tak, naprawdę, zmienia patrzenie na wiele spraw. I teraz prosiłabym Agnieszkę o drugi materiał, czyli książka Agnieszka Chylińska. Myślę, że kontrowersyjna, prawda, autorka. Powiem wam, że ona wpadła w moje ręce bardzo, bardzo przypadkowo, bo ja z moją córką chodzę w czwartki na takie zajęcia czytelnicze do biblioteki i tam zawsze ona sobie może pogrzebać w tych swoich książeczkach i wybrać coś. No i ona jej daje to, Agnieszkę Chylińską, Zezia i wszystkie problemy świata. No i sobie myślę, dobra, czemu nie? I powiem wam, że przeczytałyśmy to z przyjemnością, naprawdę, jestem bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczona. Czułam się, jakbym czytała jej życiadę. Super. I w ogóle problematyka i dojrzałość i też taka umiejętność wyrażenia tego takimi słowami, żeby oddać emocjonalność dzieci, niesamowita. To dla młodszych, szkoła podstawowa. Jakie tutaj są problemy? Dorastanie, kredyt, słuchajcie, coś, co jest zmorą dzisiejszych czasów. Reklama, a rzeczywistość, sport jako ciężka praca, uważność w codzienności, problem autystyczny, znaczy problem. Obecność autystycznego brata w rodzinie, relacje w rodzinie. Słuchajcie, w ogóle relacje w rodzinie, tam był taki moment, że rodzice, no prawie żeby się rozeszli, to dziecko myślało w ogóle, że to przez ten kredyt, bo ten kredyt ciągle non stop się pojawiał w tym małżeństwie, problem kredytu, a później nagle widzi reklamę taką wielką na banku, że tam kredyt spełni twoje marzenia i tak dalej. I myśli, jej, co to za bzdura, kredyt, to są same problemy, moi rodzice się przy to kłócą, moja rodzina może przez to się rozpaść. Także w ogóle takie zderzenie z rzeczywistością, tej fikcji reklamy, cudowne po prostu. I tutaj też sporo rzeczy przygotowałam, w zasadzie lekcję, taką już cały scenariusz, test lektury na przykład w formie kapusty, od razu z odpowiedziami, reklama a rzeczywistość, tutaj też z takimi filmikami do zobaczenia. I też słuchajcie, zamieściłam wam tutaj takie ćwiczenie na wybór swoich życiowych wartości, które też zaczerpnęłam z dziennika Kamili Rodzińskiej. On też jest, to ćwiczenie jest także w książce Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale. Powiem wam, że świetna książka, w której wiele rzeczy można włączyć do pracy wychowawczej, czy w ogóle do pracy w szkole. Naprawdę rewelacja.
chociaż to nie jest w ogóle pedagogiczna pozycja. Tutaj też, słuchajcie, zaproponowałam taki pewien trening uważności, który można zastosować na lekcji. Rozmowa na temat tego, jaka jest cena za sukces, i polecam tę książkę także dla rodziców. Ten cytat nie będę go czytać, bo już nie ma czasu na to, ale jak dzieci widzą, bardzo nam się wydaje, że tego nie widzą, że coś jest nie tak z rodzicami, nawet jeżeli oni się nie kłócą przy nich, ale na przykład to, że mama kiedyś tacie zawsze życzyła smacznego przy obiedzie, a teraz już nie mówi tego, co się dzieje, na takie niuanse, no po prostu powiem wam, tak wzruszająca książka, że super. Idziemy dalej. Mogę prosić o materiał trzeci? Max Lucado, opowieści o łomikach. Wiem od was, kochani, że wiele osób po recenzjach moich sobie zakupiło te książki i jesteście zachwyceni. Jeżeli jeszcze ktoś jest, kto tego nie ma, naprawdę polecam. Ja Oliwce je naprawdę czytam. Nie mam w zasadzie tygodnia, kiedy bym jej nie przeczytała. Zresztą ona uwielbia najbardziej, najulubieńsza to jest Jesteś wyjątkowy. Jak jest smutno na przykład, to bardzo lubię, jak jej to czytam. I to są książki naprawdę dla wszystkich. I to nie jest metafora. Ta pierwsza była dla starszych, ta druga dla młodszych, ale ta naprawdę dla wszystkich. I myślę, że one są w ogóle takim ratunkiem też dla nas. Ja tutaj już nie będę może tak wszystkich opowiadać. Czy jest ktoś, kto nie zna tej serii? Ja tylko tak ogólnie powiem, o co chodzi. Wszyscy znają. Dobra, to nie będę mówiła. Tutaj w PDF-ie są informacje, jaką problematykę dotknąć, gdzie można znaleźć moje recenzje książki, albo nawet scenariusze. To chcę mieć zielone noc, jest scenariusz. Dobra, to ja dziękuję za ten materiał. I teraz, kochani, książka totalnie genialna, tak, mianowicie książka Michała Zawadki, Chcę być kimś. Z tego nie jest już przygotowany materiał, więc proszę was, żebyście sobie zanotowali. Michał Zawadka, Chcę być kimś. I tak jak, no nie zawsze mi to może skromnie, jestem zadowolona naprawdę z tych książek, które napisałyśmy. Oczywiście jest mnóstwo rzeczy, które teraz bym zrobiła inaczej, ale na tamten czas, jaki wiem, jaki miałam, to po prostu i tak w ogóle cud, że to powstało. Ale to są książki dla rodziców albo nauczycieli, nauczycieli przede wszystkim. Natomiast powiem wam, że Chcę być kimś, to jest idealne uzupełnienie i pozycja moim zdaniem obowiązkowa dla uczniów. To znaczy, gdybym miała taką możliwość, żebym mogła poprosić rodziców o to, aby zakupili książkę tą dla każdego ucznia, to bym to zrobiła. Ja pracowałam w szkołach biednych i wiem, że nie mogłabym sobie na to pozwolić. Natomiast gdybym miała taką możliwość, to naprawdę bym to zrobiła. Książka o rozwoju osobistym, napisana językiem, ja tu może tak pokażę, jak ona wygląda w środku, jest świetnie wydana, kolorami widać coś tutaj, o, świetnie wydana, w taki naprawdę młodzieżowy sposób, szalenie dobry odzew jest z tych książek i są one właśnie podzielone rozdziałami na takie kolejne kompetencje miękkie, na przykład jest tutaj rozdział o budowaniu wartości. I taki cytat, słuchajcie, no po prostu cytaty są tak w punkt. Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, żeby coś zmienić, spróbuj zasnąć z komarem przy uchu. Oczywiście znane, ale czasami zapominamy te znane rzeczy. I tak obrazowe, po prostu, nie da się obok tego przejść obojętnie. I słuchajcie, tutaj jest na przykład w tym dziale o wartości, o budowaniu sobie wartości. Ubierz wiarę w siebie. I dosłownie jest tutaj takie zadanie, bo tutaj przy każdej kompetencji są pewne takie refleksje, ale też zadania i takie ćwiczenia do zrobienia, ale zadania do zrobienia w takim realnym świecie, na przykład, żeby upiec ciasto. I to doświadczenie uczy tego, że każdy składnik jest w nim ważny. I to mąka, i to jajko, i to mleko, nie wiem, coś tam jeszcze, po to, żeby to ciasto, żeby powstał jakiś zupełnie inny, nowy produkt. I w nas wszystko jest ważne. I te nasze wady, i te nasze zalety, one tworzą nas. I to jest po prostu prosty przykład, ale tak obrazowy. I tego jest naprawdę całe mnóstwo. Ja tutaj mogłabym mówić i mówić o tej książce. Ja sama dla siebie ją sobie kupiłam z biblioteki wypożyczoną, ale chciałabym po prostu przejść przez te wszystkie
ćwiczenia. Podtytuł jest, słuchajcie, taki, czyli jak osiągnąć cele w czasach, gdy wszyscy dookoła mają wywalone. Kiedy ja pierwszy raz usłyszałam tej książce, zrobiłam się, jej, jaki ty podtytuł w ogóle, wszystko takie pod reklamę, żeby tylko to kupić, wziąć, ale jak to przeczytałam, obejrzałam tę książkę, to naprawdę powiem wam, wspaniała, wspaniała, także jakbym tylko miała taką możliwość, naprawdę chciałabym, aby każdy rodzic dziecku to zakupił i chciałabym po prostu móc na tym pracować z nimi. Ojejku, to po prostu byśmy góry przenieśli, naprawdę, to jest wspaniała rzecz. Idziemy dalej. Mali bohaterowie Barbary Gawryluk. Taka książka. Polecałabym ją dla uczniów klasy podstawowej. Bardzo ciekawe, krótkie historie o bohaterach, czyli dzieciach, które uratowały życie komuś, dzwoniąc na przykład na jakiś numer ratunkowy. Niby się o tym mówi dużo w mediach i tak dalej, ale ile my tak naprawdę praktycznie w kierunku tym robimy? Świetnie, jeżeli chodzi o język. Bardzo dużo literacko można na ten temat zrobić, a jaka życiowa lekcja tutaj płynie z tego, naprawdę super sprawa. Kolejne lektury, które ja bym dodała do listy lektur, to Renaty Piątkowskiej, Wszystkie moje mamy. Jest na blogu recenzja mojej tej książki. Powiem wam, że tę książkę czytałam gimnazjalistom, czytałam, dosłownie czytałam, bo ja sobie urządzałam takie właśnie czytanki na lekcjach, także licealistom i także w klasie, w szkole podstawowej. Wszystkie grupy płakały. I po prostu, oczywiście to jest książka o Irenie Semlerowej. Piękne, piękne ilustracje są tutaj, zobaczcie na przykład. Cudowne. Napisana w taki sposób, że jest wzruszająca i zrozumiała dla dzieci i wzruszająca i zrozumiała dla dorosłych. Podobna tematyka i podobna stylistyka listy w butelce, też o Irenie Semlerowej. To też jedna z ostatnich, które wypożyczyłam. Też sobie to czytam z Oliwką, też w połowie jestem dopiero, ale już wiem, że jest to książka godna polecenia. Powiem wam, że ja w ogóle się pasjonuję literaturą czasu wojny i uwielbiam patrzeć, jak moi uczniowie się zmieniają pod wpływem tej literatury, naprawdę, po medalionach na przykład naukowskiej, to ojejku, po prostu nie te dzieci, ale są nadal, nawet w tej książce powiem wam, że są takie rzeczy, które mnie zaskoczyły, to się dowiedziałam w bardzo taki, powiedziałabym, przyjazny sposób. Jest to rzeczywiście straszne, ale opisane w taki sposób, że jest ona zrozumiała dla dziecka, także polecam także. Teraz pozycja, którą chyba zaskoczę was, mianowicie Igrzyska Śmierci. Tak, i tutaj teraz przeproszę wszystkich moich uczniów, których znaczy nie krytykowałam, bo nigdy nie krytykowałam ich wyborów literackich, ale tak z rezerwą sobie patrzyłam, jak oni sobie tam czytają te Igrzyska Śmierci, są się ludzie, jaki tytuł w ogóle, co to w ogóle będzie, nie? Jakiś czas temu obejrzałam film. Są wszystkie, bo tak mnie po prostu wciągnęło. Ci ludzie, to jest rewelacja. Nie wiem, czy mieliście okazję widzieć film albo czytać książkę, czy ktoś z was to widział. Za mało czasu, żebym o tym opowiedziała, ale po prostu na pewno czytaliście film, tak. Myślę, że super by się wpisało w taki ciąg lekcji z Folwarkiem Zwierzęcym, z rokiem 84 Orwella, na przykład z nim, z analizowaniem programu Big Brother, tych wszystkich rozrywkowych śmieci, które są dzisiaj podawane na talerzu i w zasadzie nie wiem, czy coś jest innego jeszcze w telewizji, bo już od dawna telewizji nie oglądam, ale po prostu jak jeszcze oglądałam, to miałam wrażenie, że tylko takie dziadostwo tam jest. I jak bardzo jesteśmy manipulowani po to, żeby po prostu no takie igrzyska właśnie się działy, żeby była jakaś rozrywka dla innych, jak to bardzo niszczy życie. Tyle tutaj jest po prostu mnóstwo takich ważnych tematów, w ogóle wpływ na przykład reklamy, takiej propagandy, prania umysłu, prania mózgu. W ogóle chciałabym przygotować taki cykl lekcji właśnie w połączeniu z reklamą, może na przykład z rokiem 56. Naprawdę w świetnych konfiguracjach takich historyczno-literackich można to połączyć. Także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś uprzedzenia co do tego, to polecam tak się przekonać i zobaczyć, że naprawdę warto. I słuchajcie, absolutny bestseller. Tak, pani Beata oglądała. No, ciekawe doświadczenie.
No, w ogóle trudno do opowiedzenia. Ja po prostu po tym filmie to kilka dni dochodziłam do siebie. W zasadzie powiem Wam, że jak to sobie o nim przypomnę, to w ogóle takie uczucie dziwne wraca. No. Niesamowita sprawa. I to jest, powiem Wam, książka, którą jeżeli miałabym wybrać z tych wszystkich jedną, to chyba wybrałabym tą. Chyba tak. Kto zabrał mój ser? Podtytuł Opowieść dla młodzieży Spencera Johnsona. Serowa opowieść, która rewolucjonizuje myślenie o zmianie. O zmianie, czyli o czymś, co dotyka nas każdego dnia, każdego. Przepraszam, nie wiem, co się dzieje. Każdego wszędzie, po prostu. Przeczytam Wam tutaj taki fragment, co autor tutaj napisał. Czytelnicy książki, Kto zabrał mój ser, na całym świecie wyrażają żal, że nie zapoznali się z opowieścią o serze, gdy byli młodsi. Są przekonani, że przeczytanie jej w młodości uczyniłoby ich życie łatwiejszym. I powiem Wam, że ja miałam dosłownie takie uczucie, przeczytałam tę książkę. Sobie myśleli ludzie, jak ja bym to przeczytała kiedyś. Też dlatego właśnie to uczucie mi towarzyszy, odkąd się zaczęłam interesować rozwojem osobistymi, kompetencjami miękkimi. To uczucie mi cały czas towarzyszy, że po prostu gdybym to wiedziała wszystko wcześniej, to wielu trudnych rzeczy mogłabym w życiu uniknąć. Ja jestem zadowolona z mojego życia, cieszę się, że jest ono takie, jakie jest, natomiast wiem, że mogłabym zdecydowanie więcej, łatwiej, bez łez, pewne rzeczy osiągnąć, gdybym wcześniej się pewnych kompetencji nauczyła i nabyła je. Widząc te wszystkie moje działania, i ja powiem Wam, że ta książka to jest po prostu fenomen, fenomen. Jestem pewna, że wiele osób z Was zna. Występują tutaj bohaterowie, dwie myszy i dwóch ludzi. Nos, czyli taki ktoś, kto zawczasu wyczuwa w powietrzu nadchodzące zmiany, pędzi wiatr, bez namysłu przystępuje do działania, zastałek, czyli odrzuca wszelkie zmiany w obawie, że pogorszą naszą sytuację życiową, i bojek, przystosowuje się do zmian i wtedy spostrzega, że wychodzą na dobre. I to przystosowanie do zmian to jest najważniejsza chyba umiejętność. Poza samokontrolą, myślę, że tutaj mogłyby ze sobą tak konkurować, która faktycznie zmienia życie. Ja sobie postanowiłam, że złote myśli, które się pojawiają w tej książce, jeżeli będę miała swoją salę, bo nigdy nie miałam swojej sali, ale może kiedyś taki moment to nastąpi, sobie po prostu ją tak urządzę, że sobie przykleję takie sentencje właśnie z tej książki na ścianie. Mianowicie, a co byś zrobił, gdybyś się nie bał? Albo, dostrzegając drobne zmiany, szybciej się przystosujesz do zmian głębszych, które na pewno przyjdą, czyli te małe kroki. A więc pozytywizm.